kochani, witajcie w kolejnym vlogtoberze. Dzisiaj dla odmiany pokażemy Wam to, co udało nam się kupić ostatnio w TJ Maxie. Przy okazji też zawsze jak jestem w TJ Maxie, to przejdę generalnie przez wszystko. Żadnej dekoracji nie kupiłam, więc jest sukces. Aczkolwiek powiem Wam, że było już bardzo dużo nawet zimowych dekoracji. Także dzisiaj tylko pokażemy Wam tak szybciutko, co Zuzia sobie wybrała, bo to przede wszystkim było parę rzeczy dla Zuzi. Zuzia czeka jeszcze na sukienkę. Zuzia zamówiła sobie sukienkę na Homecoming i zamówiła tą sukienkę na Threaders, tak? To jest ta sama firma, ta sama strona, na której zamawiała ostatnio ubrania. To są takie te ubrania jakby używane, w bardzo dobrej kondycji. I Zuzia stwierdziła, że zawsze szkoda pieniędzy na taką jakąś, nie wiadomo jaką sukienkę, którą tak naprawdę się nosi bardzo rzadko. To są oryginalne, dużo bardzo oryginalnych jakby sukienek szczególnie. Takich wyjątkowych, no. Na takie okazje, więc to jest akurat super strona na to. Bo tutaj jak moje koleżanki kupują często sukienki, że się boją, że jakaś inna dziewczyna już będzie miała taką samą i parę razy tak się stało, dlatego że z tej samej strony kupują. No tak, idą do tych młodzieżowych sklepów, gdzie kupują te same sukienki i potem jest mała wpadka na imprezie i się sukienki powtarzają. A tak, a właśnie na takich stronach jak ThredUp czy Vinted to można znaleźć naprawdę bardzo takie oryginalne takie też ubrania. Starsze. No, ale to pewnie pokażemy, jak będziesz miała stylizację na Homecoming. Okej, ja dziś mam tutaj rachunek. Dla siebie wzięłam jedną rzecz, tak jak Wam mówiłam w przymierzaniu. Pewnie jak pamiętacie, co to było, to wiecie, co kupiłam, a jak nie, to zostawię gdzieś tutaj link do tego filmu, gdzie robiłyśmy te zakupy. Jeżeli nie oglądaliście tego vloga, to najpierw zobaczcie sobie ten vlog, a potem wróćcie tutaj na nasz haul. Póki co, zaczynamy, Zuzia. Właśnie? Tak, zacznij od tego, co masz na sobie, bo to jest nowy sweter. To jest wielka niespodzianka, bo Zuzia kupiła coś różowego. To w sumie Małusia się wybrała. Ale no jest przepiękny ten sweter. Zuzia tak nie za bardzo różowych rzeczy chce nosić. Natomiast nie dość, że ma bardzo ładny taki krój, zobaczcie, z tymi tutaj zwężane rękawki, tu ma takie rozszerzane, bardzo ładny wzór. Jest milusieńki ten sweter. I potrzebowałam sweter. I Zuzia bardzo chciała właśnie, pojechaliśmy przede wszystkim po swetry. Ile ten... Wziąłam swetry i koszulki z tymi rękami. Aha. Ile ten sweter kosztował? A, chyba 25 dolarów. 25, okej. Tak się wydaje. Tak, Zuzia, bo to są już wyprane, Zuzi rzeczy są już wybrane. Wczoraj wieczorem, jak wróciłyśmy, to sobie wybrała swoje rzeczy. Patrzę właśnie w podgląd, że mam znowu tą sukienkę, jaką ostatnio miałam na którymś food holly, to ktoś powiedział, że tak promieniście wyglądam i czy jestem w ciąży, bo tak jakbym, bo wyglądam jakbym była w ciąży. A to są, słuchajcie, to są takie sukienki, które są odcinane w karczku i one zawsze są takie, no tak, faktycznie mogę być w ciąży, ale generalnie to nie jestem w ciąży, mam 42 lata, nie planuję już ciąży. Zuzia. Wyśmiałam taką pluskę, bardzo mi się podoba, bardzo ona jest. Znowu kolejna różowa rzecz, dwie różowe rzeczy w jednym dniu i dwie jedyne różowe rzeczy w mojej żonie. Ale myślę, ona to jest taka mieszanka różu z jakby z fioletem. No, takie ciemne różowe. Różne odcienie, no różu, fioletu. Wszystkie rzeczy bardzo ładne. Kupiłam się w jakichś ciepłych kolorach. Bardzo jesienne kolory Zuzia wybrała. I właśnie tego też szukałam ostatnio i nie wiem. Więc ona jest tutaj wąska tutaj i ma rękawy takie cienkie. Okej. Okay. Ile kosztowała ta bluzeczka? 13. Dobra. I później mam taki zwykły t-shirt z długim rękawem. To jest z firmy Tahari. Ja bardzo lubię tam generalnie takie zwykłe. Ja pokażę. Takie... On jest jeszcze taki czerwony, jest bardziej bordowy. No, jest bardziej taka ceglasty. Nie wiem czemu, kamera tego przekłamała. Dokładnie taki sam kolor w mojej spalnie. Dokładnie ten sam. No, faktycznie. To jest bardzo dobra bawełna, bardzo przyjemny materiał. Taki basic, który trzeba mieć w szafie
Szczególnie na jesień w takim kolorze. I spodnie. O, ma też te znalazła. Mama wyhaczyła. Bardzo fajne spodnie. No, w przepięknym kolorze. One są, nie są takie pomarańczowe, one są bardziej takie, widzicie, musztardowo-brązowe, a one generalnie są brązowe. Są lniane, bardzo wygodne, one są takie minimalnie jakby krótsze. Myślałyśmy z Zuzią, że one są za krótkie, ale Zuzia nie jest jakoś taka jakaś najwyższa. Co jej? Więc to jest taki krój po prostu tak jakby 7/8. To pewnie fajnie będzie wyglądało z takim, wiesz, traperem jakimś. No. I ostatnie gadżety. Są gadżety z Adidasa. Moje stare miałam już za krótkie i całe powieramiane. Już były dziurawe, więc się robi zimnie, to będę potrzebowała do biegania. Aha. One są takie interesujące, one z tej strony mają taką jakby siatkę. I jakby trochę było widać bieliznę chyba, nie? Ale tylko w takim fragmencie, więc mówię, jakąś ciemną bieliznę pod to i tak nie będzie widać. No, z Adidasa geterki są bardzo dobrej jakości, jeszcze nam się nie trafiło, żeby coś było nie tak, nie? Ile te geterki kosztowały i ile spodnie było, nie pamiętam. 16. 16? A spodnie były 30, bo nie dobrze. Te spodnie były 30, albo z lnu, te rzeczy lniane w TJ Maxie, one zawsze są troszeczkę. Dobra, kolejną rzecz, jedną rzecz kupiłam dla Hani. Hania zawsze chciała, bardzo się ucieszyła, w ciemno kupowałam, ale bardzo się jej spodobało. Hania chciała taką troszeczkę oversize'ową koszulkę, więc jej wzięłam w rozmiarze L i taką jakby na, trochę na jesień. Ona bardzo lubi Snoopy, chciała ze Snoopy koszulkę, więc proszę bardzo, ma taki duży t-shirt. T-shirt kosztował 9 dolarów. Ok, tutaj dla Sebastiana zwykłe spodenki dresowe i te spodenki dresowe są z Gapa w super cenie. Ja mu wzięłam na 8 lat, bo one są i tak bardzo długie. Te z Gapa rzeczy, one wychodzą zawsze troszeczkę większe. Te spodenki 8 dolarów. I za 8 dolarów jeszcze była jedna rzecz z Gapa. To są drugie spodnie. Spodnie sztruksowe. On ma jedne spodnie sztruksowe, ale jak je założył ostatnio, to były za krótkie, więc no tak, tu ma spodenki też z Gapa i też kosztowały 8 dolarów. Moja jedyna rzecz, to jak już widzieliście, przymierzałam te koszule z Tomiego, śliczna koszula, piękny kolor. O, teraz przynajmniej będzie widać kolor, zobaczcie, o widać dokładnie. Taka fajna granatowa z tymi dodatkami czerwonego. Wzięłam ją sobie w rozmiarze M i nie było S-ki przede wszystkim, a po drugie tak dobrze się czułam w takiej troszeczkę luźniejszej. Ona kosztowała 25. Ok. I tu mam parę rzeczy takich już nie ciuchów. Kupiłam fajny miód. Lubię w TJ Maxie kupować takie produkty do jedzenia czasami. Fajny miód. Ile ten miód? 10 dolarów. Tutaj mam syrop klonowy. Akurat Martha Stewart. Nie wiedziałam, że Martha Stewart ma nawet swoje syropy klonowe. Ale jest organiczny i 8 dolarów kosztowała taka butelka. Tutaj znalazłam fajne opaski. Uwielbiamy te opaski, ale nam się zawsze gdzieś gubią. I to są opaski sportowe. Że jak robicie sobie kucyka, nie chcecie, żeby na przykład wam grzywka leciała do oczu, czy reszta włosów, to te opaski, tu akurat jest Nike, te opaski w środku mają takie, są podszyte jakby taką gumeczką, że one się nie ześlizgują z włosów. O, i tu dla ciekawości, oryginalna cena z Nike była 15 dolarów, a w TJ Maxie kosztowały 6 dolarów. Ok, i co tutaj mam? A czegoś mi brakuje? Miałam jeszcze jakiś krem. Chyba miałam jakiś krem. Tu jest... Ten twój fancy bardzo. A, to już wziąłam, go użyłam, dobra. Tutaj mam oliwkę do włosów, taką jakby na końcówki. Nigdy nie miałam kosmetyków z tej firmy. Tak wam pokazuję. Chyba 7 dolarów kosztowała. Tak. I on, to jest Marula Oil. I niby ma wygładzać i nawilżać. Więc będzie fajnie na końcówki. I dwie ostatnie rzeczy. To są takie patches, czyli takie jakby naklejki jakby na wypryski. To jak pojawia się jakiś malutki taki wyprysk, to jest jedna na noc, jedna na dzień. Tu jest 30 sztuk i 42 sztuki. To jest bardzo cieniuteńkie, tylko się nakleja i to
Nie wszystkie firmy dobrze działają, tam będziemy próbować, ale mamy takie firmy, które rewelacyjnie działały, nie? No, także to też jest fajne z te patchy. Może wam pokażemy. Mogę to otworzyć, Zuzia? To jest na noc. Jak to wygląda? A tego nawet nie widać, zobacz. To jest przezroczyste, więc fajnie, bo to nawet jak idziecie do szkoły albo do pracy, to można sobie to nakleić. To jest takie przezroczyste, naklejacie to na wyprysk i o wiele szybciej znika. Czasami nawet jak są takie na noc, to one po prostu jakby ten wyprysk wchłania się w ten taki kompresik. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Okej, słuchajcie, i tyle. O, paznokcie zrobiłam, w końcu zrobiłam paznokcie, wczoraj mi się udało wieczorem kolor nałożyć jeszcze, także mam już taki jesienny kolor, będziecie pytać na pewno o kolor, więc szybko do moich kolorów paznokci. Właśnie siedzę i zamawiam też z Polski rzeczy, żeby rodzice przywieźli, to będą właśnie kolorki też na kolorki lakierów. To chyba był ten, czekajcie, czy to był ten? Nie. To był chyba ten. O tak. Nie. To był ten. To było Semilaka Burgundy Wine. Tu macie numerek. Okej. Okay. To jest właśnie taki kolorek. Okej. Okay. Także tak. Takie zakupy, takie poznawcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że cieszycie się na vlogtobery. I widzimy się w kolejnym vlogu. Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa!